Witam bardzo serdecznie w Nowosądeckiej Małej Galerii. No i oczywiście serdecznie przywitajmy artystę dzisiejszego naszego gościa, pan Bogusław Dobrowolski. Oczywiście państwo doskonale pamiętają z zaproszenia, przyjechał do nas z Wrocławia. O ja, właśnie, z Radomia, a we Wrocławiu ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych, tam Wydział Ceramiki i Szkła. No a zawodowo jest związany z Orońskiem, bowiem pracuje na co dzień w Centrum Rzeźby Polskiej. Cieszę się, że po raz pierwszy do Nowego Sącza. Oczywiście pretekstem było nasze zaproszenie do Małej Galerii. No i oczywiście przywiezienie wspaniałej wystawy ceramiki, za którą bardzo dziękujemy. Ja tradycyjnie o komentarz poproszę profesora Andrzeja Szarka, a potem oddamy głos panu Bogusławowi. Dziękuję. Tak, proszę państwa, Bogdan Dobrowolski jest czynnym, niezwykle czynnym pracownikiem Centrum Rzeźby Polskiej. Jeżeli tam będziecie kiedyś przyjeżdżając do Warszawy, po drodze jest mała wieś Orońsko i tam jest Centrum Rzeźby Polskiej. Bogdan zajmuje tam niezwykle ważne miejsce, jest kimś niezwykłym i strasznie ważnym człowiekiem, dlatego że tam jest wspaniała pracownia ceramiki, którą on prowadzi. Bywam w Orońsku regularnie i od dawna już obserwuję, jakiż to jest dziwny świat, bo ja jestem rzeźbiarzem, a ceramika jakby należy do świata rzeźbiarskiego, ale jest ciągle dla nas niezwykle dziwnym światem, dlatego że tam ci artyści konstruują, wypalają, tworzą, a jest to spektakl czasami niezwykły, ponieważ te piece, które Bogdan konstruuje, one czasami mają ponad 2 metry wielkości na zewnątrz, są tak ustawiane, że żar i ogień całą noc często się tak tli i pali po to, żeby tam w środku to, co oni tam ulepili, żeby to się wypaliło. Tutaj jest film, który Bogdan przywiózł, jest na tym filmie można zobaczyć parę różnych takich technicznych rzeczy, które wynikają właśnie z samej pracy. Ale mówię o ceramice jako o niezwykłym zjawisku w sztuce, ponieważ z jednej strony się tego nie traktuje poważnie jako coś, co jest powiedzmy sensu stricte artystyczną działalnością. Z drugiej strony traktuje się to bardzo poważnie, dlatego że jednak ceramicy w wielu wypadkach próbują budować tę ceramikę kompletnie nieceramicznie albo kompletnie nieużytkowo. I to wtedy stanowi pewien problem. Piękno zniewala i w ceramice bardzo łatwo to zobaczyć. Zniewala na przykład tych, którzy chcą mieć piękne naczynia ceramiczne i tak dalej, ale równocześnie zniewala tych, którzy nie chcą mieć takich naczyń, ale chcą mieć coś takiego, jak robi właśnie Bogdan, coś, co przybliża nam światy, jakby takie samego początku, być może nawet ceramika była pierwsza na świecie, być może jako coś, co ulepiło się z gliny, po czym się wypaliło przez słońce, czy osuszyło przez słońce, a bardzo często bywało też tak, że wypalało się, a czasami nawet całe miasta, które były budowane z gliny, nagle w czasie pożaru wypalały się. A więc nie burzyły się, tylko się wypalały, a więc utrwalały się wręcz. A więc to zjawisko dla artystów jest ciągle zagadkowe, ciągle niezwykłe, dlatego że wypał sam w sobie, czyli działanie ognia, też powoduje to, że artysta nie do końca ma na to wpływ. A więc próbuje budować tak kolor czy formę, formę to już jest inna sprawa, ale kolor na tej ceramice, żeby ten kolor był przewidywalny po wypale. Ale bardzo często i Bogdan pewno przy rozmowie z wami to potwierdzi, że bardzo często te ceramiki zaskakują samych autorów.
ale to też jest niezwykle ważne. To jest trochę tak jak w pierwszej grafice, monotypie, gdzie samo odbicie, że tak powiem, jednorazowe tylko odbicie powoduje, że dostrzegamy, że jesteśmy po prostu zaskoczeni tym, co widzimy. A więc piękno zniewala na różnych płaszczyznach, piękno zniewala na różnych poziomach. Jak w muzyce, jednych zniewala disco polo, a innych Górecki. W związku z tym dokładnie tak samo to występuje i w takich samych proporcjach podejrzewam w ceramice. Tu jest bardzo łatwo i o kicz, i o coś bardzo ładnego, i o coś bardzo oryginalnego również, tylko że tu wymaga, a tutaj jest wymagana no właśnie osobowość. Bogdan jest osobowością, bo widać to w jego pracach. Nie dość, że są w piękne formie, bardzo organiczne, to jeszcze są na bardzo wysokim poziomie kolorystycznym. A więc udało mu się uzyskać coś, co zniewala, ale na wysokim poziomie. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Ja chciałem podziękować przede wszystkim Andrzejowi za dobre słowo i za to, że zechciał mnie zaprosić, Pani Dyrektor, że zechciała mnie tutaj ugościć, za wszelką pomoc techniczną od Romana tutaj i od innych pracowników. No, Państwu chciałem podziękować za to, że zechcieliście przyjść obejrzeć moją wystawę i moje prace. No, kilka słów o pracach. Rzeczywiście, tak jak Andrzej mówił, pracuję w Centrum Rzeźby i w zasadzie te wszystkie prace tam powstały. Nie, z nami ceramikami jest tak, że prace także powstają na plenerach wyjazdowych, także tutaj też znajdziemy prace, które powstały na plenerze w Bolesławcu, w zakładach, gdzie produkowana jest ceramika. Te prace przeważnie pochodzą z piecy elektrycznych. One są troszeczkę bardziej przewidywalne od takich alternatywnych piecy, bo istnieje wiele różnych rodzajów, sposobów wypału. Są piece gazowe, są węglowe i nawet trocinowe. No, długo by tu opowiadać i takie właśnie prymitywne piece, które są budowane w polu. Ja staram się pokazać w swoich pracach taką organiczność, która wynika troszkę z właściwości gliny, z tego co... To jest takie może wypośrodkowanie między tą gliną, a moimi zamierzeniami. Nie? To jest takie zmagania. Są, no, czasem to widać bardziej, trochę, czasem troszkę mniej. Kiedy się użyje tlenków, szkliw, te prace nabierają innych wartości. Ja tutaj na tej wystawie pokazuję prace, które pochodzą z ostatnich lat mojej twórczości. W tamtej ostatniej sali są z zeszłego roku i z tego jeszcze świeże prace. Na pewno powiedzmy w rozmowach jakichś bliższych mogę wyjaśnić na temat technologii. Może nie chciałbym tutaj przedłużać i zanudzać Państwa takimi niuansami technologicznymi. One są dla mnie istotne, ale tak jak i Andrzej mówił, że te wyniki, kiedy się otwiera piec, po prostu jest taka wielka niespodzianka i na to otwarcie czeka się z taką niecierpliwością. Nie można tego zrobić za wcześnie, bo temperatura jest zbyt wysoka, te prace mogłyby popękać, że trzeba czekać do końca, później otwierając ten piec, czasem jest taki jęk zawodu, a czasem jakiś zachwyt, ale zwykle akceptuję to, co piec jakby też podyktuje.
No, także, no nie wiem, bardzo proszę o jakieś rozmowy, czy by to było możliwe. Bardzo dziękuję jeszcze raz za przybycie i obejrzenie wystawy. Dziękuję jeszcze raz za gościnę. Zapraszam do oglądania. Oczywiście my jeszcze raz dziękujemy za wspaniałą wystawę. No i zachęcam Państwa do rozmów przy symbolicznej lampce wina, a dla artysty czeka. No a potem poprosimy o złożenie autografu na naszej ścianie i miłego wieczoru życzę.